my! Z pewnością przyjeżdżaliśmy tutaj, wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, przyjeżdżając tutaj i będzie ciężko wywalczyć zwycięstwo, ale wiadomo, my na wyjazdach jesteśmy bardzo mocni i wygrywamy te spotkania, więc nie można było nie myśleć, że nie przywieziemy stąd trzech punktów, a przywozimy tylko jeden punkt. Szkoda, bo mieliśmy też swoje sytuacje. Przy odrobinie szczęścia by można było wywieźć stąd rezultat 1-0. Niedosyt jest zawsze, tak jak po każdym spotkaniu, w którym pada bezbramkowy remis, jest niedosyt, ale tych sytuacji nie stworzyliśmy dużo i Raków był bardzo dobrze zorganizowany. Trudny teren, myślę, że musimy uszanować ten punkt. Na pewno byśmy chcieli mieć 3, ale no... Jeden punkt jest, nie jest to łatwo, to nie jest zła drużyna, dobrze grają, więc jeden punkt zawsze jest jeden punkt. Brakło dzisiaj trochę jakości jednak w ofensywie, tych takich akcji bramkowych stricte nie było za wiele. Chyba w ogóle nie było, więc na pewno brakowało dużo, więc musimy iść w tym tygodniu teraz i pracować na tym. Cieszy fakt, że jednak z czystym kątem dzisiaj, także ta defensywa w porównaniu z poprzednimi spotkaniami troszeczkę poprawiona. Poprawiona. Nie wpuszczamy bramkę, więc jest dobrze. W pierwszej połowie Raków mocno cisnął, w drugiej połowie już to wyglądało lepiej. Wiedzieliśmy, że Raków też coraz mniej ma siły i nie będzie tak atakował jak w pierwszej połowie. I tak się stało. Od samego początku mieliśmy swoje sytuacje. Przy bramce przeciwnika utrzymywaliśmy piłkę i już ta druga połowa lepiej wyglądała.